Dobra, moje kochani, za dwie minutki zaczynamy webinar. W międzyczasie mam do Was takie pytanie na czacie, jeśli moglibyście nam odpowiedzieć. Po pierwsze, czy dobrze słychać, czy dobrze widać? Napiszcie od 0 do 10, gdzie 0 kompletnie nic nie widać, nic nie słychać, a 10, że jest super, idealnie, idealo. Widać, słychać? Dobrze, to mamy sprawdzone. Napiszcie proszę, czy mieliście jakieś doświadczenia, jeśli chodzi o sprzedaż zagraniczną do tej pory, czy sprzedajecie tylko w Polsce? Zero, w ogóle żadnej sprzedaży zagranicznej, żadnego doświadczenia. Jeden, że coś już zaczęliście. Sprzedaję za granicą, Amazon, Kaufland, eBay, UK, USA. Dobra, więc mamy uczestników, którzy już temat liznęli. Tylko Polski. Fajnie, bo ten webinar będzie zarówno dla tych, którzy myślą o rozpoczęciu tej sprzedaży zagranicznej z wykorzystaniem między innymi Bestlinkera i chcieliby się więcej dowiedzieć na temat obowiązków, jakie ciążą na sprzedawców, ale również pokażemy bezpośrednio już w Bestlinkerze, jak można różne rzeczy pokonfigurować, więc zarówno dla Was, którzy w ogóle jeszcze doświadczenia żadnego ze sprzedażą zagraniczną nie macie, również za tych, którzy już coś liznęli. Zaczynam historię z Emek oraz Amazon. Witam, witam. Dobra, wybiła 13. W takim razie witam Was bardzo serdecznie na webinarze z Taxology, podatki dla sprzedających za granicą. Zanim przejdę do przedstawienia naszego gościa i zanim jeszcze opowiem, jaka będzie agenda naszego spotkania, to jeszcze przypomnę jedną rzecz. Dzisiaj jest taki dzień dosyć wyjątkowy, ponieważ mamy dwa webinary i obydwa będą poświęcone sprzedaży zagranicznej. Teraz opowiemy sobie o podatkach, o obowiązkach, o konfiguracji stawek VAT, o fakturach, rejestracjach do VAT-u i innych bardzo ważnych rzeczach niezwykle istotnych. Będzie bardzo dużo mięsa, a dzisiaj o 18:00 już z tego miejsca Was zapraszam. Będę prowadził webinar poświęcony sprzedaży zagranicznej na e-magu. Mega perspektywistyczny rynek dla sprzedających, więc dla tych, którzy będą dzisiaj i teraz i o 18:00 dostaniecie bardzo solidną dawkę wiedzy na temat rozpoczęcia sprzedaży zagranicznej, jeżeli jeszcze tego nie robiliście i zobaczycie, że wcale to nie jest aż takie trudne i wymagające, jak niektórzy myślą. Myślę, że dzisiaj też wspólnie z Tomaszem odczarujemy ten temat związany z eksportem do UK, gdzie wielu sprzedawców, wielu naszych klientów obawia się lub zamknęło sprzedaż ze względu na Brexit, ale wcale ta sprzedaż nie jest aż taka trudna. Na samym początku, przedstawiając się, ja nazywam się Kamil Majewski, jestem wdrożeniowcem w naszym wewnętrznym dziale wdrożeń w Bestlinkerze. Zajmuję się wdrożeniami, czyli pomagamy naszym klientom, użytkownikom i przyszłym klientom, użytkownikom w rozpoczęciu sprzedaży internetowej, w integracjach systemu Bestlinker z innymi systemami. Więc jeżeli macie subjekta, komarcha innego Wapromaga, a chcielibyście ruszyć z jakimś marketplacem, sprzedażą zagraniczną, ze sprzedażą internetową, to na pewno Wam pomożemy i o tym temacie również opowiem troszkę więcej później, a ze mną jest Tomasz, który opowie parę słów o sobie. Cześć, witam wszystkich. Dziękuję, Kamil, za wprowadzenie. Ja jestem pracownikiem Taxology, z zawodu jestem doradcą podatkowym i na co dzień zajmuję się pomocą głównie firmom związanych z branżą e-commerce, więc wydaje mi się, że mam dosyć spore takie doświadczenie praktyczne, jeżeli chodzi o tego typu działalność. Dodatkowo też prowadzę biuro rachunkowe, więc miałem okazję też od strony takiej bardzo praktycznej pomagać, rozwiązywać takie aspekty księgowe, dokumentacyjne w zakresie sprzedaży e-commerce. Też wielu z naszych klientów korzysta właśnie z Bestlinkera, więc jest to bardzo fajne narzędzie, więc na dzisiejszym spotkaniu postaramy się opowiedzieć z Kamilem trochę od takiej strony czysto teoretycznej, podatkowej, jak wyglądają przepisy, na co zwrócić uwagę,
A Kamil, wydaje mi się, że bardzo dał swój wkład od strony takiej, jak przygotować się właśnie od strony integracji z różnymi systemami. Więc przejdźmy sobie do agendy, powiemy, o czym dzisiaj powiemy. Nasze spotkanie podzielimy sobie na takie trzy części. W pierwszej części Tomasz bardzo solidnie poruszy temat wysyłki towarów z Polski do innych krajów, obowiązków podatkowych, to co tutaj widzicie, no i kwestia tych ustalania stawek VAT. Następnie ja już przejdę do praktyki bezpośrednio w panelu Beslinkera, jak tą wiedzę już teoretyczną możemy przełożyć na praktyczną i jak możemy proces tworzenia dokumentu sprzedaży zautomatyzować. Także wchodzimy w XXI wiek, niestety wiele jeszcze firm, z którymi się spotykamy, jeszcze nie wkroczyła do tego XXI wieku i niestety wiele rzeczy jest tworzonych ręcznie, manualnie, a taki proces, mimo że może wydawać się dosyć skomplikowany, ponieważ mamy te wszystkie VAT-y, OSy i te różne stawki VAT, w zależności od kraju, dostawy i tak dalej, a tak naprawdę można to za pomocą Beslinkera zautomatyzować i odciążyć Was i Waszych pracowników od żmudnych i powtarzalnych czynności, jakie jest tworzenie dokumentów sprzedaży, co opowiem również w następnej części. Potem opowiemy sobie na pytania, które najczęściej się pojawiają i przejdziemy do Waszych pytań, które piszecie na czacie, więc już Was zachęcam do tego, żebyście pisali te pytania na czacie. Ja do nich wrócę i będę wspólnie z Tomaszem na nie odpowiadał. Tematy związane z Beslinkerem w tym temacie, czyli kwestie faktur i ustawianiem stawek VAT, ewentualnie przeliczaniem kursu walut, czyli to, o czym dzisiaj powiemy, a i kwestie podatkowe, inne VAT-y do Tomka. Więc Tomku, oddaję Tobie głos, tylko zanim jeszcze, mam tylko takie pytanie uczestników, którzy zastanawiają się, czy webinar będzie nagrywany. Tak, będzie nagrywany, będzie udostępniony na naszym YouTube, więc spokojnie, ale Was zachęcam do tego, żebyście jednak zostali, ponieważ na pewno będzie ciekawie. Jeśli chodzi o link do tego webinaru na 18, jest on dostępny na stronie blogspot.beslinker.com, na naszym blogu Beslinkera, gdzie jest również artykuł dotyczący tego wydarzenia i będzie link do tego spotkania. Więc nie przedłużając, Tomaszu, oddaję Ci głos i myszkę. Super. Więc startujemy. No, tematyka jest niewdzięczna, czyli podatki. Głównie tematyką mojej części będzie podatek VAT, gdyż on nastręcza najwięcej wątpliwości i problemów w zakresie sprzedaży e-commerce'owej. I postaram się jak najbardziej zrozumiale i w prosty sposób opowiedzieć Wam takie kluczowe kwestie, które każdy sprzedawca rozpoczynający przygodę z rynkami zagranicznymi powinien wiedzieć. I takie pierwsze pytanie, które zwykle zadają mi klienci, którzy planują rozpoczęcie sprzedaży zagranicznej albo już zaczęli, ale nie są jeszcze zaznajomieni z tymi wszystkimi meandrami, to jest to, czy ja muszę się gdzieś rejestrować na VAT zagraniczny. I tutaj, jeżeli będziecie szukali w internecie materiałów na ten temat, to niestety możecie napotkać na wiele pułapek i na wiele takich sprzecznych ze sobą informacji. One wynikają głównie z tego, że w poprzednim roku, a dokładnie od 1 lipca 2021, weszły w życie takie bardzo obszerne zmiany w przepisach podatkowych, które odwróciły w zasadzie nasze rozumienie i praktykę tego, co dotychczas było robione, jeżeli chodzi o opodatkowanie sprzedaży e-commerce w Unii Europejskiej. Więc szukając tych informacji, zwracajcie uwagę, czy one są w ogóle aktualne, ponieważ wszystkie materiały, które były opublikowane przed 1 lipca, mogą podawać Wam sprzeczne ze sobą, sprzeczne z rzeczywistością informacje. I taką podstawową zasadą, na którą napotkacie, jest limit, no to można potocznie na to mówić, limit sprzedaży wysyłkowej, który jest określony w kwocie 10 tysięcy euro.
I o co chodzi z tym limitem? Ten limit wyznacza nam kraj, w którym powinniśmy opodatkować naszą sprzedaż zagraniczną. Czyli jeżeli jesteśmy polskimi sprzedawcami, którzy wysyłają towary z terytorium Polski do konsumentów, czyli osób prywatnych, które nie są podatnikami VAT w innych krajach Unii Europejskiej i wartość naszej sprzedaży nie przekracza tych 10 tysięcy euro, to co do zasady moglibyśmy płacić podatek w Polsce, nie musimy nigdzie się rejestrować. Ważna rzecz, o której trzeba pamiętać, że te 10 tysięcy euro to jest łączna wartość przesyłek do innych krajów Unii Europejskiej. To nie jest tak, że odrębnie patrzymy na wysyłki do Niemiec, odrębnie patrzymy na wysyłki do Francji czy Włoch. Zliczamy wszelkie wysyłki, które dokonujemy z Polski dla osób prywatnych. Jeżeli łączna wartość tych przesyłek będzie przekraczała 10 tysięcy euro, to w tej sytuacji oznacza to, że powinniśmy płacić VAT według stawek kraju docelowego, do którego wysyłamy nasze towary. Ten limit jest liczony rocznie i żeby było jeszcze prościej, to te przepisy wskazują, że podatnik zobowiązany do płacenia tych podatków według stawek zagranicznych powinien porównywać ten obrót w roku, w którym prowadzi sprzedaż i w roku poprzednim. Jeżeli w którymkolwiek z tych lat przekroczyliśmy ten próg, to oznacza to, że już od pierwszej sprzedaży powinniśmy rozpocząć opodatkowanie w kraju docelowym. I powstaje pytanie drugie. Okej, przekroczyłem ten limit i czy w każdym przypadku będzie konieczność tej rejestracji na VAT? I okazuje się, że są pewnego rodzaju wyjątki i możliwości i główną taką deską ratunku jest procedura VAT OSS, z angielskiego One Stop Shop. Potocznie nazywamy ją procedurą jednego okienka. Chodzi o to, że procedura VAT OSS jest to metoda rozliczania podatku VAT, tego zagranicznego, który jest należny w innych krajach Unii Europejskiej, w ramach jednej zbiorczej deklaracji VAT i tą deklarację składa się w tym kraju, w którym posiadamy miejsce siedziby. Jeżeli jesteśmy polskim sprzedawcą i wysyłamy do innych krajów Unii Europejskiej i jesteśmy zgłoszeni do tej procedury VAT OSS, to w tym przypadku nie musimy rejestrować się do VAT zagranicznego, nawet jeżeli wartość naszych przesyłek przekracza 10 tysięcy euro. Rzeczy, o których należy też pamiętać, to to, że cały czas posługujemy się i mówimy o sprzedaży dla osób prywatnych, to znaczy ten limit 10 tysięcy euro odnosi się tylko i wyłącznie do sprzedaży dla niepodatników VAT, czyli jeżeli sprzedajecie dla firm jakieś towary hurtowo, to te zasady, o których dzisiaj będziemy rozmawiali, one w ogóle nie mają tutaj zastosowania i też wartości tych transakcji nie wlicza się do tego limitu 10 tysięcy euro. I kolejna ważna rzecz, jeżeli chodzi o obowiązek rejestracji, to jest to, że dużo komplikuje w waszej sytuacji to, jeżeli decydujecie się na korzystanie z zagranicznych magazynów. Najczęściej dzieje się tak, na przykład jeżeli korzystacie z modelu FBA na Amazonie, przechowujecie towary czy to w Niemczech, czy Czechach, czy Francji, fakt tego, że magazynujecie te towary w tych krajach wiąże się już z obowiązkiem rejestracji na VAT zagraniczny, bez względu na to, ile sprzedajecie. Więc to jest ważne i często o tym sprzedawcy zapominają. Jeżeli startujecie z jakąś sprzedażą fulfillmentową z magazynów zagranicznych, sprawdźcie, bo w większości przypadków będziecie musieli zarejestrować się na VAT zagraniczny. Więc jeżeli ktoś się mnie pyta, czy musi się rejestrować na VAT zagraniczny, no to zwykle musimy ustalić, co dany sprzedawca robi, bo w zależności od sytuacji waszej, od waszego modelu sprzedaży, mogą być zupełnie inne konkluzje. Istotne jest to, gdzie magazynujecie towar i w sytuacji, kiedy magazynujecie go w Polsce, no to wtedy odnosimy się
do tego progu 10 tysięcy euro lub do procedury VAT OSS. Już trochę powiedziałem o tej procedurze. W praktyce takie dodatkowe wskazówki to jest też to, że ta deklaracja jest kwartalna, płatność również jest kwartalna, więc tak naprawdę nie jest to jakieś duże obciążenie takie formalne, bo tak naprawdę to są tylko cztery deklaracje, które są składane w ciągu roku. I tutaj jest na takim przykładzie, jak wyglądałoby rozliczenie, gdybyśmy mieli magazyn i w Polsce, i w Niemczech, i wysyłali do innych krajów Unii Europejskiej, bo tutaj widzę, że pojawiają się właśnie tego typu pytania, co jeżeli się dzieje, jeżeli mam magazyn zagraniczny i wysyłam. I tutaj sytuacja wygląda w taki sposób, że jeżeli mamy magazyn w Polsce i w Niemczech, to musimy być zarejestrowani na VAT zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. I teraz w zależności od tego, gdzie te towary są wysyłane, to możemy jednocześnie być zobowiązani do wykazywania ich w deklaracji niemieckiej albo polskiej. I tutaj będziemy mieli do czynienia z tymi transakcjami, gdzie towar nie jest wysyłany do innego kraju Unii Europejskiej. Jeżeli mam towar w magazynie w Berlinie i wysyłam go do klienta osoby prywatnej w Niemczech, to tego typu sprzedaż muszę opodatkować VAT-em niemieckim i wykazać ją w niemieckiej deklaracji VAT. Jeżeli będę sprzedawał z polskiego magazynu do klientów w Polsce, to również będę wykazywał to w polskiej deklaracji JPK VAT. Jeżeli jednak będę wysyłał towary z Niemiec do Austrii, czy z Niemiec do Francji, czy z Polski również do innych krajów, do Hiszpanii czy Rumunii, to tego typu sprzedaż mogę opodatkować w ramach procedury VAT OSS albo mogę się zarejestrować na VAT w tych krajach, do których wysyłam te towary i tam składać lokalne deklaracje. Nie ma znaczenia, czy towary mam magazynowane w Polsce, czy Niemczech, czy innym kraju. Wszelkiego tego typu sprzedaż mogę rozliczać w deklaracji VAT OSS. To, czego nie rozliczycie, to jest sprzedaż lokalna, czyli sytuacja, w której towar jest w Niemczech i wysyłamy go również do Niemiec. I kolejne pytanie jest takie, ok, mamy, ja cały czas mówię, że płacę ten VAT według stawki kraju docelowego i że mogę wybrać tą procedurę VAT OSS i wielu klientów wskazuje bądź myśli mylnie, że ta procedura VAT OSS jest obowiązkowa albo tak jakby na wszelkie sposoby liczy ten limit w taki sposób, żeby nie przekroczyć tych 10 tysięcy euro i się nie zgłaszać do tej procedury. To, co ja zwykle robię i to, co doradzam klientom, to jest to, żeby nie bać się zgłoszenia do procedury VAT OSS, bo w większości przypadków ona wam w wielu sytuacjach pomoże i wyeliminuje ryzyka podatkowe, które mogą się pojawić, jeżeli z jakichś względów pominiecie termin zgłoszenia do tej procedury. W praktyce chodzi o to, że jeżeli nawet nie przekroczyliście tych 10 tysięcy euro, to oczywiście możecie zgłosić się wcześniej do tej procedury VAT OSS i oświadczyć przed urzędem, że chcecie płacić VAT według stawek tego kraju docelowego. Więc macie opcję wyboru. To nie jest tak, że ktoś was zmusza dopiero po tym, jak przekroczycie 10 tysięcy euro. Możecie już tak naprawdę od momentu rozpoczęcia tej sprzedaży wybrać opcję opodatkowania VAT OSS i tak naprawdę limit was już nie interesuje, nie musicie weryfikować, czy to jest 10 tysięcy euro, czy 5 tysięcy euro. Po prostu macie tą zbiorczą deklarację, płacicie VAT według stawek zagranicznych, rozliczacie się z polskim urzędem i dzięki temu macie mniej problemów z zagranicznymi urzędami skarbowymi. Dlaczego mniej? Dlatego, że często zgłaszają się do mnie właśnie klienci, którzy sprzedawali na przykład większość produktów do Niemiec i na przykład wcześniej, przed 1 lipca byli już zarejestrowani na VAT w Niemczech, więc składali sobie deklaracje, mieli biuro księgowe, które
niewielkim kosztem te wszystkie obowiązki w Niemczech wypełniało. Nagle okazywało się, że jakaś paczka została wysłana do Austrii czy do Francji i okazuje się, że już nawet jeżeli w Niemczech przekroczyliśmy te 10 tysięcy euro, to już wysyłka do każdego innego kraju, nawet jeżeli są to pojedyncze transakcje, oznacza już obowiązek rejestracji na VAT i rozliczanie w tych krajach. I taki klient musiałby teoretycznie zarejestrować się na VAT w Austrii, pomimo że na przykład sprzedał tam 2 sztuki towaru, a koszt rejestracji w Austrii, rozliczeń i ewentualnych kar jest bardzo wysoki i gdyby taki klient od razu zdecydował się na wybór tej procedury VAT OSS, tak naprawdę nie musiałby się w ogóle rejestrować i myśleć o tym, czy ten próg został przekroczony. Dlatego jeżeli wysyłacie głównie towary z Polski, to procedura VAT OSS jest narzędziem, które w znaczącym stopniu uprości wasze życie. To tyle, jeżeli chodzi o Unię Europejską. Chciałem też kilka słów powiedzieć o Wielkiej Brytanii. Tutaj na czacie też było sporo pytań o tą sprzedaż i też, tak jak Kamil mówił, wielu sprzedawców po prostu po Brexicie wycofało się i przyznam szczerze, że trochę się nie dziwię, przynajmniej na samym początku, gdyż te przepisy są dosyć skomplikowane i jak nawet dla osób, które zajmują się podatkami, momentami niejasne. Przy czym już od Brexitu minęło trochę czasu i wydaje mi się, że firmy kurierskie i agencje i też firmy takie jak Baselinker i my mamy dużo lepszą wiedzę i od strony praktycznej wiemy, jak tego typu transakcje rozliczać. Więc tak naprawdę nie ma się czego obawiać. Jedyne, co jest istotne, to jest to, żebyście dobrze zdefiniowali sposób sprzedaży do Wielkiej Brytanii. Tutaj cała komplikacja polega na tym, że będziemy stosowali inne zasady opodatkowania i rozliczania tego VAT-u w zależności od tego, jaka jest wartość towaru, który sprzedajecie, czy wysyłacie je z Polski, czy wysyłacie je bezpośrednio już z magazynu w Wielkiej Brytanii i czy sprzedajecie przez własną stronę internetową, czy korzystacie z platform sprzedażowych. Istotne ma też znaczenie, czy jesteście firmą zarejestrowaną w Polsce, czy macie na przykład spółkę w Wielkiej Brytanii, przez którą prowadzicie sprzedaż. Wszelkie te okoliczności będą determinowały to, w jaki sposób ta sprzedaż będzie opodatkowana. I teraz zaczynając od takiego najprostszego przypadku, czyli sytuacji, w której macie swój własny sklep internetowy i wysyłacie towar bezpośrednio z Polski. I tutaj pierwszą rzeczą, którą robimy, jest identyfikacja tego, czy nabywca jest podatnikiem VAT w Wielkiej Brytanii, czy osobą prywatną. Jeżeli jest to firma, to bez względu na to, jaka jest wartość tej przesyłki, co do zasady obowiązek rozliczenia VAT-u spoczywa na tej firmie w Wielkiej Brytanii. Jeżeli z kolei nabywcą jest osoba prywatna, to tutaj istotne znaczenie ma limit 135 funtów. Limit ten odnosi się do wartości towarów w przesyłce bez kwoty podatku. Czyli jeżeli mamy dodatkowo opłaty na przykład za transport, za ubezpieczenie przesyłki, to one nie będą się wliczały do tego limitu, chyba że one po prostu są wkalkulowane w cenę tego produktu i nie są one odrębnie wykazane na fakturze. Jeżeli wartość sprzedaży nie przekracza tej przesyłki nie przekracza 135 funtów, wasza firma jest zobowiązana do tego, żeby samodzielnie zarejestrować się na VAT w Wielkiej Brytanii i tam płacić podatek. Jeżeli przesyłki przekraczają 135 funtów, to tego typu wysyłki są rozliczane w ramach standardowej procedury celnej i VAT jest płacony w momencie dokonywania odprawy importowej, zwykle przez klienta. Mówię zwykle, dlatego że sposób rozliczania w ten sposób, gdzie przerzucamy obowiązek rozliczania VAT na klienta,
okazał się taką pułapką biznesową z tego względu, że skoro sprzedawcy gubią się w rozliczeniach tego VAT-u, to tym bardziej gubią się klienci, konsumenci i oni po prostu odmawiali zapłaty jakichś dodatkowych należności celnych. W konsekwencji paczka wracała do Polski i oczywiście za koszty przesyłki też sprzedawca musiał zapłacić, dlatego wiele firm decyduje się na inny model, w której to firma dokonuje odprawy celnej w imieniu klienta i już bezpośrednio potem przekazuje towar dla klienta jako opodatkowany w Wielkiej Brytanii. Ale to temat na trochę dłuższą dyskusję. Ale zaznaczam, że jest taka opcja, jeżeli ktoś widzi, że wysyłał w taki sposób i klienci właśnie nie płacą tego VAT-u i cła, jest duży odsetek tych zwrotów, to jest taka właśnie opcja, żeby przemodelować model naszej współpracy, jak tutaj słusznie ktoś zauważył, jest to, mówi się na to, że to jest Incoterms DDP, czyli sytuacja, w której to sprzedawca jest zobowiązany za rozliczenie VAT-u i cła za klienta, więc odpowiednie ułożenie relacji z agencją celną pozwoli dzięki temu na uniknięcie tego typu problemów. Jest tutaj tak, kolejna rzecz jest taka, że co się dzieje, jeżeli sprzedajecie przez platformy sprzedażowe, na przykład przez eBaya. Tutaj należy podkreślić, że w sytuacji, kiedy mamy pośrednika, platformę sprzedażową, to w przypadku, kiedy spełnione są dwa warunki, to znaczy, że my jesteśmy sprzedawcą, który nie ma siedziby w Unii, w Wielkiej Brytanii, i wartość przesyłek nie przekracza tych 135 funtów, to platforma sprzedażowa będzie miała obowiązek rozliczenia VAT za Was. W związku z tym tak naprawdę nie musicie martwić się o rejestrację w Wielkiej Brytanii i składanie tam jakichkolwiek deklaracji. Czyli jak widać, jest ogromna różnica w porównaniu do tego, czy sprzedajecie przez własny sklep, czy poprzez platformę sprzedażową. I druga rzecz, o której też trzeba pamiętać, to że platforma będzie za Was też rozliczała VAT, jeżeli towar już znajduje się w Wielkiej Brytanii, ale w tym konkretnym przypadku nie zwalnia Was to z obowiązku rejestracji na VAT w tym kraju. Wynika to między innymi z tego faktu, że te towary muszą jakoś trafić do Wielkiej Brytanii, czyli będziecie musieli posiadać numer EORI, rejestrację na VAT, żeby odzyskać VAT zapłacony przy imporcie i potem dodatkowo tam lokalne przepisy wymagają informowania Urzędu Skarbowego o tym, że prowadzimy sprzedaż za pośrednictwem platformy. Taka sprzedaż jest opodatkowana stawką 0%, ale cały czas obowiązki raportowe spoczywają na dostawcy. Kolejnym tematem, bo tutaj rozmawiamy, jak to wygląda z perspektywy Wielkiej Brytanii, ale pojawia się pytanie, ok, a co z Polską? I tutaj z Polską jest problem tego, czy i kiedy możemy stosować stawkę VAT 0%, jeżeli wysyłamy do Wielkiej Brytanii. I to tak naprawdę odnosi się nie tylko do Wielkiej Brytanii, ale każdego kraju poza Unią Europejską, czyli czy to będzie Kanada, czy Stany Zjednoczone, czy Norwegia. Polskie przepisy wskazują, że żeby zastosować stawkę 0%, powinniśmy posiadać potwierdzenie z systemu celnego, tak zwany komunikat IE599, który stanowi jakby potwierdzenie, że dokonaliśmy odprawy eksportowej. I tutaj to, na co ja chciałbym zasygnalizować, to to, że wielu klientów narzeka trochę na tą procedurę z tego względu, że wiąże się to z dodatkowymi kosztami logistycznymi i wysyłki dla klienta. I jest pewna opcja, żeby uniknąć obowiązku zbierania tych komunikatów. Dla kilku naszych klientów występowaliśmy o interpretacje podatkowe.
w których sprzedawcy otrzymywali potwierdzenie od organów podatkowych, że nawet jeżeli nie mamy tego komunikatu IE-599, ale posiadamy inne dowody, które jednoznacznie wskazują, że towar był dostarczony do klienta poza Unią Europejską, to cały czas możemy stosować stawkę 0%. Więc jeżeli macie problem z zgromadzeniem tej dokumentacji, powinniście się zainteresować tym tematem. Jeszcze parę słów takich dotyczących komentarzy sprzedawców, którzy korzystają z zagranicznych magazynów. Pierwsza uwaga to, co mówiłem, że musicie się zarejestrować na VAT w tego typu sytuacjach. Drugi komentarz jest taki, że wielu sprzedawców zapomina o tym albo nie wie o tym, że jeżeli dokonujemy przesunięć towarów na przykład z Polski do Niemiec czy do innego kraju, gdzie mamy magazyn, przepisy wymagają od nas, żebyśmy zgłosili tego typu czynność do Urzędu Skarbowego i to zgłaszamy zarówno w tym kraju, z którego te towary przemieszczamy, jak i do kraju docelowego. Nie płacimy od tego podatku VAT, ale przepisy wymagają, żeby takie zgłoszenie dokonywać i trzeba o tym niestety pamiętać. Mieliśmy kilka takich przypadków, że po 2-3 latach zgłaszał się urząd z Niemiec i pytał się, dlaczego tego typu informacje nie były przekazane do nich, do urzędu. No i to był dodatkowy stres, koszty związane ze składaniem tych deklaracji i kary. Do tego zwracam na to uwagę. I kolejny temat, trochę nawiązujący do Kamila i do tego, że dużą wagę powinniście też przykładać do kwestii integracji waszych systemów sprzedażowych z systemami księgowymi, bo po pierwsze manualne wprowadzanie tych danych generuje bardzo dużo kosztów, a po drugie utrudnia rzetelne przygotowanie danych, w szczególności jeżeli chodzi o gospodarkę magazynową. Tutaj zwracam uwagę na to, że przepisy wymagają tego, żeby firmy, które prowadzą działalność handlową, były w stanie wygenerować pliki JPK magazyn i dodatkowo przeprowadzić roczną inwentaryzację. I często jest tak, że jak wysyłacie towar do magazynu zagranicznego, no to sprzedawcy myślą, ok, to jest zagraniczny magazyn, ja się nie będę przejmował, ile tych towarów tam jest. I potem jak minie jakiś czas i albo jest kontrola z Urzędu Skarbowego, albo księgowa powie, że no wypadałoby policzyć podatek dochodowy, to się okazuje, że tak naprawdę nie wiemy, ile tych towarów zostało sprzedane, ile mamy na stanie, jaka jest ich wartość. I tak naprawdę bez tej wiedzy żadna księgowa rozliczeń podatkowych nie przygotuje. Ostatni punkt, ustalanie stawek VAT. I tutaj jest to, na co chciałem zwrócić uwagę, to, żeby zachęcić się w ogóle nad analizą waszych produktów i tego, czy jest szansa zastosowania stawki niższej. Tutaj widziałem też na czacie, że pojawiały się już pytania w tym temacie. Wydaje mi się, że to jest, postaram się rozjaśnić, jak wygląda ten temat dojścia do zastosowania tej stawki niższej. To, co my zwykle robimy, to jest to, że głównie na początku możecie bazować na tym, jak wygląda opodatkowanie w Polsce tych produktów, które sprzedajecie i czy dla nich została przewidziana stawka niższa. Mogą to być na przykład jakieś produkty spożywcze, na przykład suplementy diety, czy tak jak tutaj na slajdzie pokazałem niektóre artykuły higieniczne, czy środki ochrony roślin. I z dużą dozą prawdopodobieństwa, jeżeli wasze produkty znajdują się w tej grupie, to mogą być one objęte niższą stawką w innych krajach Unii Europejskiej. Ale czy możecie z automatu przyjąć, że taka stawka będzie miała zastosowanie? I tutaj niestety tak prosto nie jest. Są co prawda bazy i tutaj widziałem, że też już krążył link do takiej strony internetowej, gdzie wpisując kod CN uzyskujemy informacje na temat stawki VAT właściwej w danym kraju.
I ona w wielu przypadkach pomaga, bo w prosty sposób możemy zweryfikować te towary, jednakże nie zawsze. Dlaczego? Dlatego, że zarówno w polskich przepisach, jak i zagranicznych zastosowanie tej stawki preferencyjnej może być obwarowane spełnieniem jakichś dodatkowych przesłanek. Na przykład, jeżeli mamy jakiś produkt, suplement diety, no to on na przykład powinien mieć w składzie jakiś określony składnik albo nie może go posiadać. Więc tak naprawdę sama nomenklatura kodów CN nie jest wystarczająca do tego, żeby ustalić ostateczną stawkę opodatkowania. I w tym przypadku niestety musimy dokonać analizy lokalnych przepisów i tego typu takimi tematami również się zajmujemy i pomagamy. Głównie dotyczy to branży spożywczej. Tutaj widzimy, mamy doświadczenie, że w odniesieniu do tych produktów zidentyfikowanie tego, czy możemy, czy nie możemy korzystać ze stawki preferencyjnej nastręcza bardzo dużo wątpliwości, więc jeżeli nie jesteście w stanie zidentyfikować za pomocą tego linka, tych kodów CN, odpowiedniej stawki VAT, nie róbcie tego tak jakby z automatu, stosując polskie przepisy. Niestety każdy produkt trzeba będzie przeanalizować odrębnie, więc najlepiej skonsultować to z doradcą podatkowym. To tyle, jeżeli chodzi o te nudniejsze tematy i wstęp czysto teoretyczny. Teraz przekazuję głos Kamilowi, który pokaże Wam, jak poradzić sobie to z księgowaniem tego typu czynności z wykorzystaniem systemu BaseLinker. Dziękuję, Tomku, że tak szczegółowo opisałeś te obowiązki wynikające z różnych kwestii podatkowych, które ciążą na sprzedawcach. I tak w ramach... No, nudny temat, może i nudny dla sprzedawców, ale niezwykle ważny, ale warto tutaj poruszyć taki temat, który ja dostrzegam również wśród naszych klientów, że bardzo dużo klienci spędzają czasu właśnie na weryfikacji tej wiedzy, szukaniem, jakie stawki VAT, co trzeba zrobić, jak nie, jak to eksportować, jak to ustawiać, jakie są warunki w danym kraju i tak dalej, co mnie bardzo dziwi, ponieważ współpracujemy z różnymi biurami księgowymi w zakresie rozliczania podatków i wiele biur sobie świetnie z tym radzi, odciążając klientów od tych różnych obowiązków. I zawsze tak się zastanawiam, dlaczego jest tak, że wielu sprzedawców niestety na własną rękę stara się szukać tych informacji, a mimo, że mają biuro księgowe, które powinno ich od tych obowiązków odciążyć. Jest to dosyć takie... No niestety dosyć popularny na ten moment, więc warto to zweryfikować zawsze i jest wiele naprawdę wyspecjalizowanych biur księgowych, które świetnie sobie radzą, jeśli chodzi o sprzedaż e-commerce i sprzedaż zagraniczną. Zanim przejdziemy sobie jeszcze do tych ustawień w BaseLinkerze, to tak w ramach takiego podsumowania, tak już a propos tego, co Tomasz powiedziałeś, powiem to swoimi słowami, te najważniejsze rzeczy, które ja z perspektywy wdrażania BaseLinkera i wdrażania dla klientów tej sprzedaży zagranicznej są istotne. Nie jestem doradcą podatkowym, więc mnie popraw, jeżeli powiem coś palne, co nie jest prawdą. Więc tak, jesteśmy firmą i mamy zamiar sprzedawać za granicę. Przypuśćmy, chcielibyśmy zintegrować sobie EMAGA albo eBaya i chcielibyśmy w ramach Unii sprzedawać, przypuśćmy sobie Litwę, na Słowację produkty. I jeżeli ta sprzedaż na całą Unię nie przekroczy do klienta detalicznego oczywiście 42 tysiące rocznie, to ja wystawiam faktury tak jak do tej pory. Tak, wszystko się zgadza, potwierdzam. Jeżeli moim klientem jest firma, która ma NIP w jakimś kraju Unii Europejskiej, jestem w stanie zweryfikować go w bazie VIS, to wystawiam fakturę na stawkę 0 i traktujemy to jako WDT i nie liczy się to do tego progu 42 tysięcy. Jeżeli uznajemy, że kurczę, ta sprzedaż nam rośnie albo mamy ogromny potencjał na danym rynku, i ta sprzedaż przekroczy nam 42 tysiące w danym roku i zarejestrujemy się do VAT OSS,
Teraz odpowiem o tym urzędzie skarbowym, drugim, bo tam mam taką ciekawą historię. Jeżeli zarejestrujemy się do tego VAT OSS, to w takim wypadku każdą fakturę, czy na Słowację, Litwę, Rumunię, czy jakikolwiek inny kraj, to stosuje stawkę VAT taka, jaka jest w tym kraju. Tak, dokładnie. A teraz wam powiem ciekawostkę, że to wszystko można ustawić w BestLinkerze i może to dziać się automatycznie. I oczywiście jeszcze doprecyzując, my płacimy ten VAT naliczony w tej walucie, w której otrzymaliśmy płatność od klienta. Czyli jak sprzedajemy na EMAG-u rumuńskim, to do urzędu skarbowego w Polsce płacimy VAT w lejach rumuńskich. No tu wyprowadzę z pierwszego błędu. VAT płacimy niestety, znaczy stety albo niestety, ale w euro. Najfajniej byłoby płacić chyba w złotówkach, ale przepisy wymagają tego, żeby tego typu transakcje przeliczać na euro. Czyli jeżeli sprzedajecie w złotówkach, czy w funtach, czy w lejach, czy w jakichkolwiek innych kunach, to niestety potem trzeba to przewalutować na euro, wykorzystując średni kurs NBP, przepraszam, EBC na ostatni dzień okresu rozliczeniowego, czyli na koniec kwartału kalendarzowego, i taką kwotę przeliczoną na euro wpłacamy do urzędu skarbowego. Dokładnie. No jeżeli sprzedajemy właśnie w innej walucie niż w euro, to już nam tutaj pewna trudność powstaje, ale oczywiście są narzędzia do tego, aby móc to również zautomatyzować i przeliczyć, żeby samemu nie siedzieć z kalkulatorem potem raz na kwartał i przeliczać te kursy. No i płacimy, oczywiście rejestrujemy się do Urzędu Skarbowego nr 2 w Warszawie. Mam takie miłe wspomnienie, ponieważ w mojej firmie trwa kontrola podatkowa, która trwa już 3 lata, jest przedłużana kilkanaście razy, jeszcze nic nie znaleźli, więc pozdrawiam panie z urzędu. Mam nadzieję, że może w końcu to się zakończy. Więc wracając do prezentacji i do ustawień kwestii, o których sobie wspomnieliśmy, dotyczących VAT OSS, czy tej sprzedaży zagranicznej do klientów, którzy są zarejestrowani w innych krajach do VAT-u, jak te faktury wystawiać. Więc ja sobie udostępnię wam ekran, żebyście mogli na żywym organizmie to zobaczyć. Poruszymy sobie takie tematy, jak przeliczenie cen właśnie na waluty inne niż złotówki, nadawanie przesyłek według procedury celnej, czyli jak bezpośrednio w BestLinkerze możemy nadać przesyłkę na przykład do Wielkiej Brytanii, załączając odpowiednią fakturę, dodając kod HS, nazwę produktu i inne wymagane rzeczy, które są obowiązkowe podczas tej procedury. I jak włączyć takie automatyczne fakturowanie. Więc ja już udostępniam ekran i sobie przejdziemy do panelu BestLinkera, więc ci, którzy używają BestLinkera, doskonale będą wiedzieli, a ci, którzy jeszcze nie używają, to zobaczycie, jakie to jest tak naprawdę proste. Dobra, ja sobie już patrzę z bok. Dobrze, widzę, że BestLinker jest widoczny, więc jesteśmy w panelu BestLinkera i teraz załóżmy taką historię. Chcielibyśmy wdrożyć, że mamy tą rejestrację do VAT OSS, czyli chcielibyśmy, aby faktury były wystawiane w stawce VAT kraju konsumpcji, czyli kraju, do którego ten towar wysyłamy do klienta detalicznego. W przypadku, jeżeli mamy NIP, to chcielibyśmy, żeby była inna stawka VAT, a do klientów z Polski chcielibyśmy stosować stawki VAT, które do tej pory stosowaliśmy. Więc w BestLinkerze, jak sobie przejdziemy, zamówienia i faktury i zakładka ustawienia, możemy dodawać różne tak zwane serie numeracji. Serie numeracji faktur różnią się ustawieniami, które możemy sobie zastosować. Ja tutaj sobie nazwałem faktura OSS, faktura kraje, może być oczywiście jakaś faktura, przypuśćmy, Polska. I o tyle to jest istotne, że tworząc sobie takie faktury, możemy wprowadzić konkretne ustawienia dotyczące tych serii numeracji, a dodatkowo za pomocą automatycznych akcji już bezpośrednio w BestLinkerze możemy zautomatyzować proces tworzenia tych faktur. Czyli możemy ustawić sobie warunki, kiedy dana seria numeracji ma być wystawiona do którego konkretnie zamówienia.
I teraz dla przykładu, jeżeli mamy, chcielibyśmy ustalić sobie serię numeracji dla sprzedaży zagranicznej w ramach Unii do klienta detalicznego, czyli jakby prosty warunek jest taki, nie ma NIP, a kraj sprzedaży Unia, nie Polska. Więc przejdźmy sobie do edycji. Każda seria numeracji ma możliwość dosyć szerokiej konfiguracji i zmian. Tutaj nie będziemy omawiali tych kwestii graficznych, bo oczywiście można dostosować tą fakturę bardzo mocno, jeśli chodzi o kwestię graficzną, za pomocą HTML, CSS i tak dalej, ale to, co nas najbardziej interesuje, to stawka VAT. I tutaj w tym miejscu pojawiło się takie ustawienie: użyj podstawowej stawki VAT obowiązującej w kraju kupującego. Jeżeli w tym miejscu wybierzemy sobie tą oto opcję, to w takim wypadku, jeżeli będziemy mieli klienta na przykład z Niemiec i będziemy oczywiście uwzględniając sytuację, że jesteśmy zarejestrowani do tego VAT OSS i ten klient z Niemiec nie poda nam NIP-u, czyli uznajemy, że jest klientem detalicznym, to w takim wypadku ta faktura zostanie wystawiona ze stawką 19%. Jeżeli będzie klient z innego kraju Unii, to na fakturze pojawi się konkretna stawka VAT, która obowiązuje w danym kraju. I oczywiście, co na pewno już zauważyliście, mówimy tutaj o tej stawce podstawowej na ten moment. Nie mamy możliwości rozróżniania tych stawek obniżonych na konkretne produkty w danych krajach. Możemy sobie ustawić, czy przesyłka ma zostać uwzględniona, tak lub nie, czy cena ma zostać dodana do ostatniego towaru na przykład, czy po prostu ma być uwzględniona jako osobna pozycja, czy ma być pozycją po prostu, mimo że ustawiliśmy sobie, że wysyłamy za darmo. Mamy możliwość przeliczania walut, czyli możemy sobie ustawić przeliczenie na walutę, którą tutaj mamy z listy. W tym wypadku, no jeżeli jesteśmy sprzedawcą z Polski, to może nas interesować właśnie przeliczenie na złotówki. Mamy możliwość ustawienia sobie daty kursu waluty, czyli możemy sobie ustawić albo dzień poprzedzający datę płatności, albo dzień poprzedzający datę utworzenia tejże faktury. I właściwie tyle, jeśli chodzi o ustawienie do VAT-OS w serii numeracji. Reszta to są już standardowe ustawienia każdej serii numeracji, które możemy sobie zastosować, więc jeżeli chcemy ten VAT-OS sobie ustawić, tworzymy sobie osobną serię numeracji. W miejscu stawka VAT wybieramy sobie użyj tej podstawowej stawki VAT, która obowiązuje w kraju kupującego i ustawiamy, jak ma być przeliczany ten koszt waluty i ewentualnie, jeśli chcemy, ustawiamy sobie również przeliczenie tego kursu już bezpośrednio w tym miejscu i na każdej fakturze w takim wypadku będzie dodatkowe pole, które się pojawi i będzie tam przeliczenie na złotówki z datą i kursem danej waluty. I oczywiście na tym się automatyzacja nie kończy, bo jeszcze musimy sobie skonfigurować automatyczne akcje, żeby nam się te faktury odpowiednio tworzyły. Następnie możemy sobie stworzyć osobną serię numeracji, na przykład do sprzedaży takiej zagranicznej w ramach Unii do klientów, którzy NIP posiadają. Ale w tym wypadku no, tutaj nie musielibyśmy tworzyć osobnej serii, ponieważ za pomocą automatycznych akcji jesteśmy w stanie również wskazać bezlinkerowi, jaką stawkę VAT ma zastosować w jakim przypadku. Więc załóżmy sobie, że mamy dwie serie numeracji na ten moment, czyli taką fakturę VAT OSS oraz taką fakturę do sprzedaży w Polsce. I teraz przechodząc sobie do automatycznych akcji, pokażę Wam, jakie musielibyśmy zrobić akcje. W takim wypadku dwie, ponieważ tak. Oczywiście wybieramy zdarzenie, kiedy ta faktura ma być tworzona. Część sprzedawców, najbardziej popularną i najbardziej stosowaną przez sprzedawców tymczasem, kiedy jest tworzony dokument sprzedaży, jest moment zeskanowania przesyłki przez kuriera, czyli w momencie wysłania. I oczywiście takie zdarzenie możemy w bezlinkerze ustawić, które nazywa się zmieniono status przesyłki u kuriera i sobie wybieramy na przykład w drodze.
Tutaj nadmienię tylko, że warto dodać warunek jeszcze statusu poprzedzającego, ponieważ jeżeli kurier czasem skanuje kilka razy, to ta akcja będzie wywoływana kilkakrotnie za każdym razem, gdy kurier to zeskanuje, więc warto dodać na przykład sobie tutaj jeszcze status. Zazwyczaj jest to status na przykład spakowane. Nie wiem, czy on tutaj będzie. Jest. Czyli przesyłki sobie spakowane czekają na kupce, przyjeżdża kurier, skanuje i co się dzieje? I tworzy się faktura. Więc robimy sobie utwórz, no nie faktura, a mamy wystaw. Wystaw fakturę. I teraz wybieramy sobie tutaj serię numeracji. W tym wypadku chcielibyśmy zrobić akcję, która będzie miała zastosowanie do tej sprzedaży zagranicznej klientów detalicznych, więc wybieramy sobie tą fakturę VAT OSS. Tutaj możemy sobie stawkę VAT zdefiniować. No a chcemy zgodnie z serią numeracji, czyli tą, którą sobie ustawiliśmy, czyli zgodną z krajem kupującego. Możemy oczywiście dodać dodatkowe akcje, na przykład wyślij mail, zmień status i tak dalej. I teraz zapewne zauważacie, brakuje jednej rzeczy. Otóż jeżeli ta faktura ma być tworzona, no to nie dla wszystkich. Musimy dodać jeszcze warunek i na przykład będzie tym warunkiem kraj dostawy. Możemy sobie wybrać na przykład Unia Europejska oraz wybieramy sobie również warunek wykluczający, no bo nie chcemy, żeby faktura VAT OSS wystawiała się dla klientów naszych z Polski. Teraz się znajdę Polską. Jest. I teraz zmienia się status u przewoźnika. Mamy klienta, który jest w ramach Unii, ale nie z Polski. To jeszcze co? Warto dodać, że NIP-u nam co zrobił? Brakuje. Czyli mamy teraz 100% pewność, no, o ile nie podał NIP-u, no to traktujemy go oczywiście jako klienta detalicznego. W takim wypadku utworzy się faktura odpowiednia, czyli ta faktura VAT OSS. Sobie zapiszę i oczywiście musielibyśmy stworzyć, jeśli chcemy oczywiście pełną automatyzację, zrobić analogiczną akcję, która będzie tworzyła faktury, ale w przypadku takiej sprzedaży polskiej, czyli przypuśćmy, to sobie wybiorę akurat tą, załóżmy, że to jest ta faktura, która jest wystawiana w VAT-cie polskim i w tym wypadku oczywiście zmieniamy sobie kraj, tutaj byśmy sobie w takim razie wypisali Polska. Oczywiście te akcje możemy sobie zastosować do sprzedaży również dla firm, które posiadają NIP. W takim wypadku używamy, że ten NIP jest oraz że jest to też sprzedaż nie polska, a w ramach Unii i ustawiamy sobie serię numeracji z tą zerową stawką VAT. I w takim wypadku, jak takie akcje sobie skonfigurujemy, mamy pewność, że BestLinker już ten proces tworzenia faktur nam całkowicie zautomatyzuje. Kolejny temat, więc jeśli będą pytania do samych akcji automatycznych, tworzenia faktur, piszcie na czacie, to do tego wrócimy, jeśli starczy nam czasu. Jeżeli nie starczy nam czasu na wszystkie pytania, to oczywiście piszcie, my odpowiemy wam i dla uczestników wyślemy takie podsumowanie również z tymi odpowiedziami na pytania, na które nam się nie udało odpowiedzieć. Przejdźmy sobie do nadawania. Ja tutaj przygotowałem takie zamówienie. Przypuśćmy, mamy klienta, który jest klientem z Wielkiej Brytanii i zamówił u nas jakiś produkt. Niech będzie za złotówkę, czyli mieścimy się w tym do 35 funtów. I teraz tak, mamy kilka możliwości, są integracje w BestLinkerze, takie jak na przykład Go Global czy Manager Wysyłek, które umożliwiają nadawanie przesyłek wraz z tymi kwestiami, które obowiązują podczas odprawy celnej. To co ważne, żeby nadać taką przesyłkę eksportową, musimy mieć fakturę, więc warto sobie zautomatyzować tworzenie tych faktur w taki sposób, aby faktura była już zanim nadajecie przesyłkę, bo zazwyczaj jest ten proces odwrotny, że najpierw nadajemy, a potem faktura jest tworzona w momencie wysłania. Odwrotnie będzie w przypadku takiej sprzedaży eksportowej. Musimy mieć fakturę już wystawioną, abyśmy mogli ją załączyć tutaj podczas nadawania.
Ja w tym przykładzie mam akurat menadżer wysyłek, sobie zaznaczam i teraz pokazuje nam się, on automatycznie wykrywa, że jest to Wielka Brytania. Oczywiście ten formularz będzie inny, jeśli to będzie inny kraj nieeksportowy. A w takim wypadku, że jest to Wielka Brytania, pojawiły nam się tutaj dodatkowe pola. Dobra, widzę, że widać. I sobie wybieramy usługę w zależności od tego, oczywiście dogadujemy się z danym przewoźnikiem, z danym brokerem kurierskim, jakimi przewoźnikami i w jakich cenach ten koszt nas obowiązuje, jakimi kurierami możemy na przykład do Wielkiej Brytanii wysyłać. Wybieramy sobie rodzaj przesyłki, uzupełniamy same dane dotyczące rozmiarów tej przesyłki oraz wagi. Oczywiście możemy wprowadzić w Bestlinkerze, aby tą wagę sumował, pobierał zamówienia, abyśmy nie musieli tego za każdym razem wypełniać. I następnie mamy taką, pojawia nam się taka zakładka dotycząca odprawy celnej. No i tutaj, żeby taką odprawę celną i typ deklaracji złożyć, potrzebujemy tych trzech rzeczy. Po pierwsze, nazwa produktu. Ważne, że ona musi być po angielsku. Musimy wprowadzić kod HS, czyli ten kod taryfy celnej oraz kraj pochodzenia tego produktu. W Bestlinkerze jest również możliwość tutaj znalezienia tego kodu, jeżeli nie mamy go teraz pod ręką, znalezienie sobie bezpośrednio tutaj na, te dane są eksportowe, eksportowano oczywiście załącznika dotyczącego odpraw celnych, więc możemy sobie tutaj wybrać, co my tam takiego sprzedajemy. Oczywiście na większość sprzedawców, jeżeli coś eksportuje, to doskonale wie, jaki ten kod HS jest, ale możemy tutaj wykorzystać również tą oto wyszukiwarkę. Jak sobie wprowadzimy ten kod, kraj pochodzenia, produkt, to możemy wprowadzić tąże odprawę i kliknąć sobie nadaj paczkę, na przykład w tym wypadku za pomocą menadżera wysyłek. Więc jak widzicie, jakby proces nadawania takich wysyłek, takich przesyłek, no nie jest skomplikowany. Jeżeli odpowiednio sobie zaplanujemy i porozumiemy się z naszym doradcą podatkowym, księgowym, biurem księgowym, jak takie rzeczy rozliczyć, zintegrujemy sobie odpowiedniego brokera w Bestlinkerze, to wysyłanie przesyłek między innymi do Wielkiej Brytanii no nie wydaje się już szczególnie skomplikowane. Mam nadzieję, z czasem pojawi się taka możliwość, aby kod taryfy celnej był pobierany z magazynu Bestlinkera, z pola dodatkowego. Czekamy na tą funkcjonalność i na pewno ona nam dużo tutaj ułatwi. Ja wyłączam udostępnienie ekranu. Przejdźmy sobie z powrotem do naszej prezentacji. Jeżeli się pojawią pytania, to odpowiemy i za chwilkę do nich wrócimy. Dobrze. No dobra, Tomasz, w takim razie ja sobie przejrzę pytania, chyba że już jakieś wyłapałeś, na które chciałbyś wyrywać się do odpowiedzi. Musisz włączyć mikrofon. Okej, starałem się mniej więcej to, co wyłapałem, odpowiadać na czacie na bieżąco. Teraz pytanie było tego limitu VAT-OS, nie? Czy to jest miesięczne, czy roczne? Chyba potem było odpowiedziane, więc nie jest taki duży, jakby się mogło wydawać, bo to jest na cały rok 42 tysiące, to stosunkowo łatwo go przekroczyć. Tak. No jeśli sprzedajemy przedmioty za 20 zł, ok, ale jeśli sprzedajemy meble ogrodowe za 5 tysięcy, już może być trudniej. No, jeżeli chodzi o przekroczenie tego limitu, to faktycznie może być dużo łatwiej, jeżeli sprzedajemy takie duże wartości. Ten limit, powiedz mi, jest on ustawiany w taki sposób, że jak zaczniemy na przykład, on się liczy rocznie od stycznia po prostu, czy na przykład jakby rozpoczynamy działalność na przykład w połowie roku, to mamy nadal te 42? Tak, tutaj nie kojarzę w przepisach, że było jakieś, tak jak jest dla zwolnienia z VAT-u podmiotowego, że liczymy proporcjonalnie, tutaj takiego warunku nie kojarzę, więc moim zdaniem to jest liczone od momentu, kiedy rozpoczynamy sprzedaż do roku, w danym roku kalendarzowym te 42 tysiące złotych, bo tutaj też padło pytanie, bo to czy to w jakiej walucie,
Ogólnie to jest wyrażone w przepisach w euro, a jeżeli jest sprzedaż w innej walucie niż złotówki, to potem się to poprzeliczy. W sensie, jeżeli to jest złotówka, to 42 tysiące, a jeżeli w innej walucie, to mówimy o 10 tysiącach euro. Tak. A skąd się wzięło te 42 tysiące akurat? No tak zostało wpisane. Tutaj nie wiem. Na dany dzień tworzenia przepisów już nikt nie pamięta w takich czasach, kiedy euro było po 4,20, ale takie chyba było założenie. Nie wiem dokładnie, kto za tym stał i dlaczego taka, a nie inna kwota. Ja, takie pytanie mamy tutaj od Wojciecha. Jakie obowiązki deklaracyjne wynikają z uczestnictwa VAT OSS? To jest jedna zbiorcza deklaracja kwartalna składana do tego drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście i również raz na kwartał dokonujemy płatności podatku. Tych transakcji, które wykazujemy w tej deklaracji zbiorczej kwartalnej, nie wykazujemy z kolei w pliku JPK miesięcznym, który składamy do Urzędu Skarbowego. Takie założenie przyjęły polskie organy podatkowe, więc od strony takiej kontaktu z urzędem to jest deklaracja raz na kwartał. Trzeba jedynie pamiętać też o tym, że przepisy narzucają na nas obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży, na podstawie której przygotowaliśmy tą deklarację, czyli powinniśmy mieć listę transakcji, wartość sprzedaży, co sprzedajemy, tak żeby w razie kontroli była możliwość zweryfikowania, czy tą deklarację dobrze przygotowaliśmy. Mam pytanie od Marcina, a co z pozostałymi krajami świata? Co z pozostałymi krajami? No tutaj jest kwestia taka, że już każdy kraj reguluje zasady opodatkowania według ich zasad. Przykładowo Norwegia jest takim ciekawym przypadkiem. Oni też nie są w Unii Europejskiej, ale po prostu postanowili wdrożyć tożsame przepisy jak Wielka Brytania. Więc sprzedając do Norwegii też możecie się spotkać z sytuacją, gdzie platforma sprzedażowa w waszym imieniu pobierze podatek norweski. A w każdym kraju, w niektórych nie ma VAT-u, są jakieś inne podatki, więc no tutaj trzeba każdy z tych przypadków analizować osobno i weryfikować, czy przypadkiem tam sprzedawca z jakichś względów nie będzie musiał się na VAT rejestrować. To pytanie od Joanny. Jak trudne jest zarejestrowanie, rozliczanie VAT w UK? Oczywiście jest to temat na pewno dotyczący dla biur, które już rozliczają ten miejscowo. Ja tylko może powiem, jak to z praktyki, ponieważ też mieliśmy doświadczenie, jeśli chodzi o rejestrację naszej firmy do VAT-u, której sprzedawaliśmy. No to właściwie przede wszystkim jakby to jest pytanie do waszego księgowego bądź znalezienia firmy, która zajmuje się rozliczaniem takiego VAT-u i powiedzą, co należy zrobić. U nas to było tak, że po 3 miesiącach oczekiwania już byliśmy zarejestrowani. Patrząc sobie dalej na pytanka. Okej, Marcin, generowanie sprzedaży OSS z zestawieniami na poszczególne kraje, to pytanie do mnie. Oczywiście, jeżeli ustawicie, tak jak ja teraz ustawiłem automatyczne akcje, to BestLinker jest w stanie wygenerować wam zestawienie sprzedaży na poszczególne kraje w ramach tego VAT OSS z kwotami oraz stawkami VAT oraz przeliczeniem na euro. Michał, dobra, ostatnie dwa pytanka. Czy jeśli wysyłam na Litwę z Polski i nie przekraczam 10 tysięcy euro, to jaki VAT wprowadzam, litewski czy polski? Litwa jest w Unii Europejskiej.
to raz, więc tutaj stosujemy te zasady, o których opisaliśmy. I tutaj też jest istotne, czy wcześniej było zgłoszenie do tej procedury VAT OSS, czy nie. Jeżeli się nie zgłaszaliśmy, czyli nie dokonywaliśmy wyboru, że chcemy płacić VAT litewski, to do momentu, kiedy nie przekraczamy tego limitu, o którym mówimy, czyli 42 tysiące złotych, bądź 10 tysięcy euro, możemy płacić VAT w Polsce i nigdzie się nie rejestrujemy ani do VAT OSS, ani do VAT-u litewskiego. Jednakże oczywiście istnieje możliwość, żeby się zgłosić i do tej procedury VAT OSS i dobrowolnie zacząć płacić VAT litewski. Też jedna rzecz tutaj w pytaniu było, że do Litwy i też trzeba jeszcze raz to podkreślić, że ten limit liczymy do wszystkich wysyłek do innych krajów Unii Europejskiej, nie tylko do jednego poszczególnego. Tutaj mamy parę fajnych uwag. Dobra, a tak poza konkursem takie pytania właśnie z doświadczenia z klientami, co się bardzo często nam zdarza w sytuacji, kiedy rzeczywiście firma, o ile właściciele wiedzą, że w ogóle jest rejestracja do VAT OS i to mają, bo nie zawsze to jest takie oczywiste, ale założenie, że mają i wysyłają towar, mają zamówienia z różnych krajów Unii Europejskiej do klientów detalicznych oraz posiadają obowiązek w Polsce posiadania kasy fiskalnej, fiskalizacji każdej tej sprzedaży detalicznej. I pytanie, czy jeśli na przykład sprzedają sobie do Niemiec, czy do innego kraju Unii, do klienta detalicznego, czy oni to muszą na kasę wbijać? Nie, podejście jest takie i taka interpretacja przepisów, że transakcje, które podlegają opodatkowaniu w innym kraju Unii Europejskiej w ramach tej procedury wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość nie muszą być rejestrowane na kasie fiskalnej bez względu na wartość tej sprzedaży. Tak, warto podkreślić, że nie musicie się martwić. Nawet jeżeli macie jakiś sklep stacjonarny i z tej kasy korzystacie, to tą sprzedaż, tej sprzedaży konkretnej nie musicie nabijać na kasę fiskalną. Tak, więc nabijamy sprzedaż polską, nie nabijamy zagranicznej, nie trzeba. No to jest ciekawe pytanie jeszcze od Artura, widzę, że jest powtórzone. Przy określaniu stawek podatkowych w poszczególnych krajach na produkty korzystałem z wyszukiwarki Taxes in Europe Database, posługując się kodami cen produktów. Część krajów nie ogarnia tych kodów, potrafią być też różne stawki dla jednego kodu. Do każdego z ministrów wysłałem też zapytanie o interpretacji i stawkę. Odpowiedziało część, krajowy KIS nie pomaga. Jakie grożą konsekwencje za zastosowanie błędnych stawek mimo włożonego wysiłku w ustalenie prawidłowych stawek. Tak jakby ten problem, który Artur opisał, że tak jakby na podstawie tej bazy, która miała być takim fajnym narzędziem dla firm e-commerce'owych, faktycznie nie zawsze jest to możliwe. Tak jak mówiłem w tej swojej części prezentacji, niektórych produktów są po prostu na tyle specyficzne warunki zastosowania niższej stawki, że sam kod nie jest wystarczający do jej ustalenia. Jakie grożą konsekwencje? Ogólnie to jest tak, że KIS w takiej sprawie w ogóle nie pomoże, no bo to nie jest ich tak jakby tematyka. Można się kontaktować z tymi urzędami i to też zależy od ich praktyk, czy oni w ogóle są chętni pomóc, bo możliwe, że takiego obowiązku nie mają. A konsekwencje no są takie, że jeżeli w wyniku naszej decyzji stosujemy niższą stawkę i Urząd Skarbowy by to zidentyfikował, no to musielibyśmy oczywiście dopłacić różnicę plus ewentualne kary, a wysokość tych kar jest uzależniona od kraju, gdzie byśmy musieli taką dopłatę stosować, tak jak Taxology zajmuje się składaniem też w imieniu klientów deklaracji VAT zagranicznych, to przyznam szczerze, że co kraj to inny zwyczaj i czasem jest tak, że na przykład jeden dzień jest to takie, że kary są naliczane ryczałtowo bez względu na to, jakie było opóźnienie, czyli wystarczy jeden dzień
spóźnienia, na przykład tak jak we Francji, i urząd z automatu nalicza 10% od kwoty zobowiązania. I te kary potrafią być wysokie, często dużo wyższe niż w Polsce. Trudno jest mi jednoznacznie odpowiedzieć, bo z głowy nie pamiętam, jak wyglądają zasady ustalania tych stawek. No jednak ryzyko jest duże i jeżeli Artur potrzebuje pomocy w ustalaniu tych stawek, możesz się zgłosić do mnie po webinarze i myślę, że będziemy w stanie też jakoś wspomóc Ciebie w podejmowaniu tej decyzji. Mam jeszcze pytanie. Jak ogarnąć, jeśli mamy faktury dołączane przez API z subiekta Nexo? No i pytanie tutaj Grzegorz, jaki jest problem? Jeśli faktura jest dołączana do Bestlinkera, to oczywiście Bestlinker może ją przekazać dalej. Może ją wysłać mailem do klienta, może ją załączyć do marketplace'u, na przykład do eMAGA. Więc jeżeli mamy zewnętrzny program lub potrzebujecie zewnętrznego programu, to oczywiście jesteśmy w stanie Wam w tym pomóc. Mam jakieś pytanie, w jakiej walucie te 42 tysiące? To w złotówkach. 10 tysięcy euro i 42 tysiące złotych. To jeszcze pytanie od Adriana, które też często się pojawia. To jest dosyć częsty przypadek. Czy jest możliwość potrącenia polskiego podatku naliczonego, czyli tego, który mamy z zakupów od kwoty podatku do zapłaty z tytułu deklaracji VAT OSS? I przyznam szczerze, że ja w przepisach nie znalazłem odpowiedzi na to pytanie. Kontaktowaliśmy się kilkukrotnie z urzędami i niestety odpowiedź była negatywna. Co w sumie jest logiczne o tyle, że ten system VAT OSS, pomimo że to jest płatność do polskiego urzędu, ale są to tak naprawdę środki pieniężne należne dla urzędów zagranicznych, więc nie mamy możliwości odliczenia w zwykłej sytuacji, kiedy płacimy za granicą, to tak samo również przy procedurze VAT OSS takiej opcji nie będzie. Czy Bestlinker może wyświetlać na fakturach wagę produktu? Jesteśmy w stanie zrobić indywidualny szablon faktury, gdzie możemy zastosować różne wartości zamówienia, w tym również wagę, więc jest to również do zrobienia. Dobra, to pomału będziemy kończyć. Przejdziemy sobie jeszcze tylko o dwie rzeczy, sobie powiemy na zakończenie. Na pytania, które nam się nie udało odpowiedzieć, zmieścić się w czasie, odpowiemy później i dostaniecie również odpowiedzi na wasz adres mailowy. Kończąc, chciałbym was zaprosić, jeżeli potrzebujecie pomocy przy wdrożeniu Bestlinkera bądź wdrożeniu sprzedaży zagranicznej, integracji z różnymi zagranicznymi marketplace'ami, czy integracji z zewnętrznymi systemami ERP, takimi jak Subiekt, Comarch, czy VaproMag, czy inne systemy, i chcielibyście wykorzystać możliwości Bestlinkera w zakresie automatyzacji i możliwości integracji z różnymi sklepami, marketplace'ami, to my jako wewnętrzny dział wdrożeniowy w Bestlinkerze jesteśmy w stanie Wam pomóc, więc zapraszam do kontaktu na maila, który widzicie tutaj na slajdzie, i również zapraszam Was do odwiedzenia naszej nowej podstrony dotyczącej właśnie naszego działu wdrożeniowego, gdzie pomagamy naszym użytkownikom bądź nowym klientom w wdrożeniu kompleksowym Bestlinkera oraz integracji zewnętrznych z Bestlinkerem. Parę słów, Tomasz, na koniec. Znaczy, parę słów ode mnie to, że pomimo tego, że te tematy podatkowe są skomplikowane, to nie powinniście się zrażać i porzucać myśli na przykład o sprzedaży na rynku brytyjskim. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, wątpliwości, jak powinniście opodatkować waszą sprzedaż za granicą albo potrzebujecie pomocy przy rozliczeniach, zapraszamy do kontaktu.
Więc nie bójmy się tej sprzedaży zagranicznej, mamy przeogromny potencjał, jeśli chodzi o rynek. Jeśli sobie porównamy statystyki, jak wygląda sprzedaż chociażby polskich sprzedawców na tle innych sprzedawców z innych krajów, weźmy sobie chociażby Hiszpanię, Niemcy, Francję czy Wielką Brytanię, no to u nas jest przeogromny jeszcze potencjał, mega niewykorzystany, więc nie stracić okazji, aby móc wykorzystać możliwości chociażby Bestlinkera, gdzie moglibyśmy podłączyć wiele różnych zagranicznych marketplace'ów i uruchomić tą sprzedaż zagraniczną na bazie tego, co już posiadamy, na podstawie chociażby aukcji Allegro bądź produktów w magazynie. Jesteśmy w stanie wykorzystać wiele różnych narzędzi, które już w Bestlinkerze są, więc próg wejścia, by rozpocząć sprzedaż zagraniczną, jest bardzo niski i bardzo chętnie Wam w tym pomożemy. W takim razie bardzo Wam dziękuję dzisiaj za uwagę, za uczestnictwo. Dziękuję Tobie, Tomaszu, za podzielenie się bardzo cennymi wskazówkami dla sprzedawców. Mam nadzieję, że temat dosyć skomplikowany jednak został wyjaśniony i dla większości z Was już ten temat nie będzie spędzał snu z oczu. Więc bardzo Wam dziękuję. Zapraszam również na 18 na webinar poświęcony eMAG-owi. Temat będzie troszkę kontynuowany, bo nadal będziemy w sprzedaży zagranicznej i teraz tą wiedzę, co tutaj zdobyliście, możemy wykorzystać do eMAG-a i wyruszyć w dalekie transylwańskie szlaki i rozpocząć sprzedaż na Rumunii. Więc miłego dnia, do usłyszenia, do zobaczenia i życzę Wam dużej sprzedaży, nie tylko polskiej, ale i zagranicznej. Ja również pozdrawiam, do usłyszenia.